niedługo Modylińska. Witam Was tutaj, cześć Czemząż i zapraszam Was na Białękę, bo właśnie tutaj powstanie nowa linia tramwajowa, a konkretniej tramwaj kierunek Modlińska. Ale o szczegółach i paru ciekawostkach właściwie powiem Wam Jakub Sykut, prosto z przyszłego placu budowy. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się na moście nad kanałem Żerańskim. To właśnie w tym miejscu za kilka lat ma powstać budowa tramwaju przy Modlińskiej. To miejsce właśnie zostało zbudowane podczas gruntownej przebudowy tego mostu. Trasa tramwajowa dobiegnie aż do mostu północnego. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze na deszczu, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, tam będzie jechać tramwaj. Ale zanim do tego, to przejdźmy mniej więcej po trasie, jak to będzie wyglądać. Nowa trasa będzie jechać oczywiście wzdłuż Modlińskiej, od pętli FSO bezpośrednio tutaj dalej do ulicy Płochocińskiej. I w tymże rejonie mogą trasy się rozdzielić, bo są dwa warianty. Albo przejdzie sobie tutaj dalej i będzie jechać bezpośrednio przez Stare Świdy Myśliborską. Tutaj pojedzie z taką nową ulicą, która by powstała przy okazji tej trasy tramwajowej. Albo dalej Modlińską i wzdłuż trasy mostu północnego bezpośrednio do trasy tramwajowej, która jedzie aktualnie na Winnicę i do metro Młociny. Tak czy siak, w każdym wypadku trasa się łączy z trasą do Winnicy i metro Młociny, dzięki czemu mogłyby tramwaj jechać tutaj na drugą stronę Wisły i bezpośrednio szybko do metra. Ale no dobrze, po kolei przejdziemy sobie po każdym fragmencie. A, no i jest jeszcze jedna odnoga, która może powstać na ulicy Płochocińskiej. Może powstać krótka odnoga, ale jednak bardzo ważna, dwuprzystankowa odnoga niedaleko nowych osiedli, w tym też rejonie, i z dojazdem do PKP Warszawa-Żerań. Z czego od razu mówię, że byłoby tam lekkie dojście do PKP w Żerań, ale o tym za chwilę powiem Wam szczegóły, dlaczego takie by musiałoby być i nie można postawić bezpośrednio pętli i tak tutaj takiego chyba bardziej hubu końcowego niż pętli, ale czemu akurat by tak tylko musiało powstać. Dobrze, ale zanim do tego przejdźmy sobie do pętli Żerań FSO. To jest pętla, która ma dosyć już długą historię. Jest z nami już od bardzo dawna. Ona jeszcze pamięta czasy, i to dosyć dobrze znane, przynajmniej dla mnie, jak jeszcze nie było mostu północnego i wszystkie osoby, które chciały gdziekolwiek jechać, były albo mostem właśnie tutaj Grota Roweckiego, albo dalej do metra, i stąd właśnie jeździły autobusy z Białęki i później się jechało dalej tramwaje, na przykład 18. Natomiast ta pętla niedługo najprawdopodobniej zakończy swój żywot, ponieważ przez nią, przez tą pętlę autobusową pojedzie nowy tramwaj. Najprawdopodobniej przejedzie przez pętlę tramwajową Żelenie FSO i później tam tym przejściem podziemnym lub pod nim lub nad nim, raczej pod nim, przejedzie sobie tramwaj i będzie jechać wzdłuż ulicy Modlińskiej. A dlaczego mówię, że najprawdopodobniej, a nie na pewno? Ponieważ tutaj mamy nowy węzeł. W miarę nowy węzeł tutaj jest zjazd bezpośrednio na ulicy Modlińską z trasy tutuńskiej. Natomiast co ważne, to tutaj trzeba byłoby się faktycznie przekopać i zrobić zupełnie nowy wiadukt pod jednym z wjazdów na trasę. To jest dość kosztowna operacja, bo musiałaby być wyłączona ta jezdnia na jakiś okres czasu. Dlatego tramwaje warszawskie rozważają dwie opcje. Albo faktycznie przekop dokładnie w tym rejonie, tak jak przed tym powiedziałem, przez pętlę autobusową, gdzie pętla autobusowa pewnie by zniknęła, a pętla tramwajowa raczej również, bo nie wiem po co miałaby tutaj zostać utrzymana tramwajowa w tym rejonie. Oczywiście jest tutaj jeszcze jeden przekop pod jeszcze jednym przejazdem bezpośrednio przed pętlą autobusową, więc tutaj dosyć nieźle to jest nastawiona. Ta pętla tramwajowa w ogóle tutaj jest wciśnięta całkowicie w środek tego węzła, co też jest dosyć ciekawe. Natomiast druga opcja to jest to, aby tramwaje pojechały dookoła całego węzła. Czyli byłby gdzieś tutaj mniej więcej w okolicy faktycznie Żerania FSO przystanek, ale później cały ten tramwaj pojechałby dookoła całości, jak macie teraz mniej więcej na zdjęciach, niedaleko właściwie wału pod tymi tutaj różnymi przejazdami, wiaduktami, i później by przejechał, wróciłby właściwie do Modlińskiej. Oczywiście wiadomo, że byłoby lepiej, gdyby tramwaj jechał bezpośrednio prosto wzdłuż Modlińskiej pod tymi wiaduktami, pod tymi zjazdami,
Jednakże może to być bardzo dużo kosztowne. A różnica 2 minut w przejeździe najprawdopodobniej lub nawet mniejsza. Nie wiem, czy byłaby warta aż tak dużych zawirowań. Oczywiście miałoby to jedno wielkie zastosowanie, pomijając też byłoby szybciej. Przystanki byłyby o wiele lepiej zlokalizowane, ponieważ jest faktycznie węzeł przesiadkowy, taki mniejszy lub większy, żaden FSO, gdzie można się przesiadać z autobusów jadących na Toruńskiej do tramwajów tutaj jadących w kierunku Dworca Wileńskiego, czy ogólnie centrum, czy ewentualnie do autobusów jeżdżących do Legionowa czy Białęki. Także no faktycznie no jest to dosyć duży dylemat, ale można go rozwiązać dosyć łatwo, tą pętlę i autobusową, i pętlę tutaj tramwajową. Dlaczego? Ponieważ powstałaby nowa pętla tramwajowa obok ulicy Puchocińskiej, ale zanim do tego, to przejdźmy sobie ulicą Modlińską dalej obok elektrociepłowni Żerań. Tutaj jest gotowa. Tu jest gotowa cała trasa, tylko nie ma torowiska i oczywiście sieci trakcyjnej. Ale wszystko jest już tu właściwie poukładane. Jest specjalnie zrobiona rezerwa na ten tramwaj, ponieważ jakiś czas temu była robiona tutaj przebudowa całkowicie kanału żeleńskiego i przejazdu tutaj ulicy Modlińskiej, dzięki czemu mamy nowe kładki pieszo-rowerowe, piesze, nowe wiadukty i most też tutaj nad tym kanałem ulicy Modlińskiej oraz nieużywany jeszcze most i wiadukt dla trasy tramwajowej. Faktycznie tramwaje warszawskie tutaj wtedy już wyłożyły dosyć dużą część pieniędzy, aby zrobić tę rezerwę i zrobić faktycznie w całości, już wykończyć to, bo mosty i wiadukty są gotowe. Z ekspertyz, które niedawno tramwaje warszawskie robiły, wynika, iż i są one sprawne i po nich mogą jeździć cały czas tramwaje, pomimo to, że od prawie 10 lat, od kiedy ta inwestycja już została zrealizowana, no to już trochę minęło czasu, ale jest to możliwe cały czas, że tutaj pojedzie. No i w tymże rejonie faktycznie tramwaj by powstał. Tak, na pewno byłyby jakieś przystanki po trasie, pewnie byłby przystanek kanał żerański tramwajowy bezpośrednio obok nowego parku, o którym Sykut coś powie. Znajduje się aktualnie na przystanku autobusowym kanał żerański. Z tego przystanku autobusowego będzie dojście do parku, który ma tutaj niedługo powstać. Budowa tego parku rozpocznie się już niedługo. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie, taka ciekawostka, skromna, natomiast nieskromny jest ten odcinek, bo jeszcze trochę jest przed nami informacji. Idąc dalej, mamy przystanek tutaj aktualnie autobusowy Konwaliowa i tutaj faktycznie też był przystanek tramwajowy. Tramwaj tutaj, co warto zwrócić uwagę, całkowicie by jechał po stronie zachodniej ulicy Modlińskiej i tutaj by się utrzymywał. Nie jechałby on ani środkiem ulicy, ani nie po drugiej stronie, czyli po stronie wschodniej, ponieważ tak jest najprościej tutaj, żeby poukładać, i też tutaj jest pozostawiona trochę większa rezerwa, żeby ten tramwaj faktycznie mógł się zmieścić. No i tak, idąc dalej, tu wszystko jest dobrze. Mi się wydaje oczywiście, że to byłoby po stronie zachodniej, ale raczej wątpię, żeby tramwaje specjalnie przerzucały na drugą stronę w tym rejonie, przy tym skrzyżowaniu, torowiska tramwajowe, co oczywiście może nastąpić, ale raczej wątpię. Dalej dojeżdżamy do faktycznie połączenia ulicy Modlińskiej z Puchocińską i tu zaczynają się dwa warianty. Oczywiście tu będzie przystanek i tutaj też jest proponowana i ewentualnie planowana pętla tramwajowa, o której powiedziałem. No i tak, ja bym zrozumiał, gdyby tutaj faktycznie powstała ta pętla tramwajowa, gdyby owszem obok powstała też jakieś tam nawet niedużych rozmiarów pętla autobusowa dla autobusów, które by jechały stąd na Zieloną Białękę, czy też tamte rejony dalej ulicą Puchocińską. To faktycznie wtedy jak dla mnie idealne rozwiązanie, bo byłoby jeszcze lepiej z tramwajem i tutaj dojazdem, bo stąd można byłoby też pojechać szybko na przykład tramwajem do metrą Młociny. Co byłoby ciekawe, na przykład nowa linia jakaś autobusowa a la dwójka, krótka, często jeżdżące, ale wszyscy byli ją uwielbiali. To byłoby dosyć dobre podejście. Dupnie. Natomiast bez pętli autobusowej, z samym parkingiem, nawet parku jedź, jakby tutaj zrobili, bo tam jakaś była propozycja na parking parku jedź, no według mnie trochę szkoda, przydałby się tutaj też ta pętla autobusowa. No a tutaj zbytni autobus nie miałby jakkolwiek zawrócić, chociaż nie wiem, jaką rewolucję tutaj tramwaje wprowadzą. No i tak, tutaj faktycznie się zaczynają nasze dwa warianty. Jeden jedzie wzdłuż ulicy Modlińskiej i najpierw ten wam pokażę i czemu raczej nie powstanie, ponieważ musiałaby tutaj jechać linia tramwajowa po drugiej stronie ulicy Modlińskiej, czyli już tutaj musiałaby się przerzucić na część wschodnią, ponieważ po części zachodniej jest mała uliczka techniczna z dojazdem do posesji i nie wyobrażam sobie, żeby tam jeszcze tramwaj pakowali, jakby tam jest za wąsko, po prostu się tego nie da. Po drugiej stronie faktycznie miejsca jest o wiele więcej, jakby zostało to tutaj pozostawione,
i spokojnie tramwaj by dojechał do kolejnego węzła, gdzie znowu tramwaj musiałby przejechać na drugą stronę i gdzie znowu byłoby bardzo ciasno. I to jest węzeł z trasą Mostu Północnego, który ten węzeł jeszcze będzie przebudowywany nie jeden raz, więc sądzę, że to nie byłoby najlepsze miejsce na trasę tramwajową, bo dalej tramwaj musiałby jechać obok ulicy Obrazkowej i tutaj po prostu się gdzieś przeciskać z tym razem po części południowej tejże części. No i później przejechać w rejonie ulicy Tastu Nadwiślańskiego, czyli tam, gdzie tramwaj jedzie obok Galerii Północnej, przejechać i połączyć się z aktualną trasą. Oczywiście tutaj by powstał pełen trójkąt tramwajowy, dzięki czemu tramwaj mógłby skręcić w dowolnym kierunku i z każdej strony, dzięki czemu mógłby jechać zarówno do pętli Winnica, czy też do metru Młociny. I tutaj według mnie ta trasa jest mało spektakularna, głównie z tego powodu, iż faktycznie tutaj jest trochę osób mieszkających. Jest tutaj nawet już trochę bloków, ale czy aby na pewno tutaj aż tramwaj jest potrzebny? Sądzę, że tutaj spokojnie, akurat na Modlińskiej, buspas, który tutaj jest zastosowany w niektórych rejonach, spokojnie wystarcza. Tutaj naprawdę autobusy jeżdżą w miarę często, wystarczy utrzymać na takiej samej częstotliwości, jak teraz są autobusy i spokojnie im wystarczy. Natomiast drugi wariant, który jest, jest według mnie o wiele lepszy, ponieważ w tym rejonie jeździ tylko jeden autobus. I to jest autobus 211. Jeżeli ktoś z Was nigdy nie widział autobusu 211, to Wam mówię, że to jest najkrótszy autobus, jaki może być. No prawie najkrótszy, nie jest najwęższy, ale najkrótszy. No i co? No bo żaden inny tramwaj na takiej trasie się nie mieści. Po prostu tutaj są w niektórych miejscach tak ostre zakręty, że tylko on tu może się przycisnąć. Dlatego tramwaj w tymże rejonie byłby idealny. No i tak, tramwaj, wracając do węzła z Puchocińską, skręcałby w ulicę Familijną. I tutaj by powstał prawdopodobnie bez połączenia z jakąkolwiek ulicą, ani wzdłuż jakiejkolwiek ulicy. W dalszym odcinku bardziej wzdłuż drutów tak zwanych, czyli kabli wysokiego napięcia i później by skręcił przy ulicy Myśliborskiej. Nie wiem, po której stronie jest z nim, bo tych projektów jakby nie mamy. To jeszcze powstaje. No i tu by sobie skręcił i by miał przystanki obok tych nowych osiedli. Owszem, nie będę wchodzić w szczegóły, jak te osiedla powstawały, jak to teraz się budują mieszkania, co nie zmienia faktu, że tu bardzo dużo osób mieszka. I jeden autobus skromny tutaj, który jeździ, nie rozładuje korków. Ludzie i tak będą ten jeździć samochodami, bo taki autobus to dużo nie daje. A gdyby tu puścić tramwaj, który by jechał dalej do centrum lub do metra Młociny, ewentualnie na Winnicę, bo wiadomo, że każdy chce jechać na Winnicę, to byłoby wspaniałe. No i on dalej by jechał tutaj wzdłuż ulicy Myśliborskiej, później by odbijał od ulicy Myśliborskiej mniej więcej tutaj przy skrzyżowaniu z ulicą Płużnicką i jechałby bezpośrednio do Traktu Nadwiślańskiego, gdzie również powstałby trójkąt w każdymże kierunku do pętli Winnica oraz do metro Młociny. I ta trasa według mnie jest wspaniała. Jakby ci mieszkańcy, jak kupowali te mieszkania, czy deweloperzy, którzy tutaj budują te osiedla, na pewno nie wiedzieli o takiej możliwości, że tramwaj by powstał bezpośrednio na Myśliborskiej, a to jest nowina i bardzo dobrze, i to by się przydało. Ta trasa by się przydała, tylko nie tak jak ona tutaj będzie powstawać, czyli no za kilka lat to my cokolwiek się dowiemy więcej na ten temat, tylko na teraz, także zaczęłaby się budować, nie wiem, góra za rok i by powstawała teraz, to byłby tramwaj, który faktycznie by powstał w dobrym momencie, a nie tak jak zazwyczaj teraz w Warszawie, że tramwaj powstaje za późno. Po prostu już jest wszystko gotowe, wszystko czeka, tylko tramwaju nie ma. A tu byłby tramwaj i jeszcze mógłby ktoś się wybudować. To by było o wiele według mnie lepsze podejście. Niestety tego w Warszawie raczej nie uświadczymy nigdzie, bo już Wilanów to po prostu czeka od dawna na ten tramwaj. Dobrze, natomiast jeszcze jest jedna rzecz, a mianowicie ta odnoga, o której mówiłem na ulicy Puchocińskiej. No i tak, tutaj od razu nie będę spektakulować, po której stronie jezdni będzie tramwaj, według mnie po stronie południowej, ale nie mam żadnych przekonań, bo tutaj i po jednej i po drugiej stronie miejsca jest tak dużo, że go właściwie nie ma, co nie zmienia faktu, że tutaj tramwaj to byłoby zbawienie, ale jakby się nie kończył tam, gdzie się kończy. No i tutaj byłby pewnie jeden przystanek przy tych nowych osiedlach. Najprawdopodobniej byłby to przystanek, według mnie przynajmniej tramwajowy, Warataka, ewentualnie Cementownia. Jeden z tych dwóch by powstał gdzieś po środku jeden, bo tutaj jest trochę tych osiedli. No i później byłby bezpośredni przystanek
nazywający się PKP Żelań. No i tak, tutaj ta zakończyć na pewno by się kończyła po stronie północnej ulicy Puchocińskiej, to jest pewne. Bezpośrednio już tutaj od strony drugiej od kanału, no bo przy kanałku czegoś takiego nie powstaje. Tak, tramwaj nie może zjechać do kanału żelańskiego, to tak nie działa. Owszem, mamy tramwaje wodne, ale nie chcemy robić tutaj z Hyundai'a tramwaju wodnego, chociaż domyślam się, że część z Was byłaby zachwycona z takiego widoku. Natomiast to nie zmienia faktu, że ten tramwaj by się kończył bezpośrednio przed nasypem kolejowym, część tutaj niepodmiejskiej dla pociągu. Dlaczego tutaj? Dlaczego by nie pojechał dalej? Ponieważ te wiadukty tutaj są co prawda nowe, ale są właśnie nowe i mało miejsca tutaj zostało pozostawione na jakąkolwiek rozbudowę ulicy Puchocińskiej, a co dopiero tutaj wstawienie trasy tramwajowej, no po prostu się nie da. Musieliby znowu ponownie rozkopać ten nasyp kolejowy i na nowo to wszystko układać, co szczerze powiedziawszy bardzo wątpię, żeby to powstało. Dlatego kończyłby się kawałek od Warszawa-Żelań, no i tutaj z jakimś tam dojściem, no pewnie, nie wiem, 100-metrowym maksymalnie, 50 metrów czy coś, trzeba byłoby dojść od tramwaju do Warszawa-Żelań. I tak, czy jest niezbędne tutaj połączenie tramwaju z Warszawa-Żelań? No nie wiem. Na pewno byłoby to jakaś nowość dla osób jadących pociągami, bo mogliby pojechać tutaj i się przesiąść bezpośrednio w tramwaj, na przykład do metra Młocin, czy już jadący do centrum. Chociaż mogą po prostu pojechać dalej pociągiem do centrum, też jest taka możliwość. Natomiast co to by dało? To by dało po pierwsze, że tutaj na Madewilskiej te domy handlowe miałyby dostęp w miarę bliski do tramwaju, powiedzmy sobie szczerze. Po drugie, osoby z Zielonej Białęki miałyby tu dosyć niezłą przesiadkę w tymże rejonie. Nawet jeżeli by została pętla FSO, to oni by się tutaj już mogli przesiąść do tramwaju jadącego do metra Młociny. I co najważniejsze, to jest świetny początek nowej trasy wzdłuż ulicy Puchocińskiej. Bo wyobraźcie sobie, że później ten tramwaj za kilkadziesiąt już lat, nie wiem czy za mojego życia, zostałby przedłużony. I co? Oczywiście musiałby zostać rozkopane też te nasypy kolejowe. Natomiast co ważne i ważniejsze, mogłoby się podłączyć ta trasa z trasą tramwajową do pętli Żelań Wschodniej wzdłuż ulicy Annopol. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na ulicy Annopol, a konkretnie obok niej, powstaje w najbliższym czasie nowa zajezdnia tramwajowa. I to by na pewno ułatwiło dojazd tramwajów na przykład na taką Białękę, czy ogólnie z nowych linii, nowych tramwajów. To jest o wiele prościej, jak jest więcej możliwości rozjazdów. Po drugie, to by dało jeszcze jedną i to naprawdę niesamowitą i potężną nowinę, a mianowicie można byłoby stąd pojechać bardzo szybko na Wrudno, to jest po pierwsze, a po drugie, co ważniejsze, można byłoby pojechać bardzo szybko do metro Wrudno, bo to jest góra 10 minut stąd i już jest metro Wrudno. A mówimy tutaj o takich datach, że nawet jakby powstawał tramwaj na Modliński, to już metro Wrudno będzie dawno otwarte i nikt już nie będzie pamiętać o tym, że było budowane. No i oczywiście jakby było pociągnięte dalej wzdłuż kanału żelańskiego, to pomijając to, że to byłaby malownicza trasa, to cały czas byśmy byli wzdłuż ulicy Puchocińskiej, gdzie może nie ma jakoś nie wiadomo ile obiektów mieszkalnych, ale jest trochę tego przemysłu. Jakby przerzucić na drugą stronę, to jest takich trochę domków, nawet po jednym torze jak 20 na bordenerowo, jakby to puścili, to by miało naprawdę niezłe branie. Bo tutaj może nie ma dużych skupisk ludzkich, ale jest po prostu dużo osób i dużo osób by dojeżdżało do tego tramwaju, nawet z okolicy. No i oczywiście można by to dociągnąć dalej do pętli na Zielonej Białęce, czyli do trasy Mostu Północnego, która w przyszłości kiedyś czy później powstanie. Także tak, to jest bardzo dobra trasa i miejmy nadzieję, że ta odnoga do pętli Warszawa-Żelań powstanie i nie będzie kolejnych cięć finansowych, chociaż na przyszły rok i na ogólnie na najbliższe lata tramwaje warszawskie dostały dodatkowy miliard polskiego golda, jak dobrze kojarzę, na część inwestycji tramwajowych, m.in. na tramwaj na Kasprzaka czy na tramwaj do Wilanowa. No i tam jeszcze jedną modernizację dosyć ważną. Także tak to wygląda i jestem przekonany, że część z Was czeka do tego momentu, aż żeby dowiedzieć się, na dobrze, a Wizonosz, kiedy to tworzą? Kiedy zacznie się budowa? No i tu Was niestety muszę zmartwić, ponieważ to są tylko i wyłącznie moje spekulacje. Aktualnie prace trwają przy studium techniczno-ekonomicznym tej nowej trasy.
I ten etap ma już ze sobą tramwaj na zieloną białękę. A tramwaj na zieloną białękę, jak nie widać, tak nie widać, trwają prace tam projektowe, natomiast nie ma żadnego jeszcze przetargu na faktyczną budowę. Także tutaj budowa najbliższa, to jakby się to zaczęło za 6 lat, to byłoby wspaniale. Także powiem wam tak z czystym sumieniem, że jeżeli pierwszy fragment, bo pierwszy fragment by powstał od FS100 do Błochocińskiej najprawdopodobniej, jeżeli ten pierwszy fragment, pierwszy etap powstałby za 10 lat, to byłoby naprawdę bardzo szybko. No chyba, żebyśmy dostali jakieś niesamowicie wielkie granty na rozbudowę sieci tramwajowych od Unii Europejskiej czy od kogoś innego. To wtedy faktycznie by to przyspieszyło. Ale gdyby nie to, to 10 lat jest niewyjęte. Ale raczej będzie więcej niestety. Więc jeżeli już myśleliście, a to kupię tutaj sobie mieszkanie, będę mieć niedługo tramwaj, no to nie, to już szybciej na Wilanowie będzie niestety tramwaj i na Zielonej Białęce też najprawdopodobniej. Ale jest to na pewno bardzo warta rozważenia inwestycja i miejmy nadzieję, że doczekamy się jej. I to niedługo. To byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki informacyjny i specjalny film się wam podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli będziemy wiedzieć cokolwiek więcej na temat tej trasy tramwajowej, pojawi się oczywiście kolejny materiał. Mam już intro gotowe, jak widzieliście na początku, więc wystarczy, że podam parę informacji. A zdjęcia, jak mogliście też zaobserwować, mam ich trochę więcej, mam nawet ich jeszcze więcej niż widzieliście, więc spokojnie. A, no i jeśli nie chcecie przegapić tych filmów, to możecie kliknąć subskrybuj i ten dzwoneczek. Jeśli chcecie, żebym się jeszcze bardziej tutaj rozwijał, możecie też kliknąć przycisk wesprzyj. Coraz więcej rzeczy się tutaj będzie pojawiać i w nowym roku już faktycznie dla wspierających na pewno postaram się tutaj jakieś prezenty dla was zrobić. Dobrze, to było na tyle z tego materiału i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro zobaczymy się na polu mokotowskim, no i później w piątek będzie wyjątkowo znowu mniejsza z tym, ale to jeszcze nie będzie mniejsza z tym z 2021 rokiem, tylko po prostu zwykle mniejsza z tym z tego tygodnia. Najprawdopodobniej tak mi się wydaje. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!